pamiętamy o regularnej wymianie oleju i monitorowaniu jego stanu. Nawet nowoczesne oleje Long Life wymagają wymiany zgodnie z zaleceniami serwisowymi, a jak wynika z prowadzonych eksperymentów na kanale R2D, nawet częściej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku skupimy się na specyfikacjach olejów stosowanych przez grupę Volkswagen, czyli koncern VAG, m.in. Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. W filmie pojawi się opis poszczególnych specyfikacji, zaprezentowane zostaną różnice między nimi, plus poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy oleje z różnymi specyfikacjami można stosować zamiennie. Całość przedstawię Wam standardowo w formie 10 ciekawostek. Ciekawostka numer 1 – podstawy. Volkswagen, jak większość producentów samochodów, ma swoje unikalne specyfikacje olejów silnikowych. Posiadacze starszych modeli samochodu mogą spotkać się ze specyfikacjami Volkswagena 500.00 lub 501.01. Te specyfikacje były używane w starszych silnikach benzynowych i obecnie są już przestarzałe. W przypadku nowszych silników benzynowych i diesla można spotkać się ze specyfikacjami Volkswagena 502 i 505. Oleje te mają wyższą lepkość, np. 5W40, lepszą ochronę przed zużyciem i stabilność w szerokim zakresie temperatur. Ciekawostka numer 2 – oleje Long Life i nowoczesne standardy. Najpopularniejsze specyfikacje dotyczą olejów Long Life, są to 504.00 i 507.00. Te specyfikacje są przeznaczone dla nowszych samochodów, które wymagają wydłużonych okresów między wymianami oleju. Dzięki specjalnej formule oleje te chronią silnik oraz są kompatybilne z filtrami cząstek stałych DPF. Ciekawostka numer 3 – przyszłość i nowe standardy olejów. Jakie są najnowsze specyfikacje? Volkswagen stale aktualizuje swoje specyfikacje, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy emisji i poprawiać efektywność paliwową. Właśnie dlatego wprowadzono specyfikacje numer 508.00 i 509.00. Oleje te mają ultra niską lepkość, jak 0W20, i są nisko popiołowe, co oznacza, że generują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska. Dzięki niższej lepkości oleje ze specyfikacją 508 i 509 redukują tarcie wewnętrzne, co poprawia efektywność paliwową i zmniejsza emisję CO2. Te specyfikacje są przeznaczone do najnowszych modeli samochodów, które stawiają na nowoczesne technologie i niską emisję. Ciekawostka numer 4 – jak wybrać odpowiedni olej do swojego samochodu? Po pierwsze, zawsze sprawdzamy instrukcję obsługi swojego samochodu. Znajdziemy tam specyfikacje oleju zalecane przez producenta. Oleje niespełniające wymagań mogą prowadzić do szybszego zużycia silnika, problemów z filtrem DPF, a nawet utraty gwarancji. Po drugie, pamiętamy o regularnej wymianie oleju i monitorowaniu jego stanu. Nawet nowoczesne oleje Long Life wymagają wymiany zgodnie z zaleceniami serwisowymi, a jak wynika z prowadzonych eksperymentów na kanale R2D, nawet częściej. I teraz seria 6 ciekawostek szczegółowych o konkretnych specyfikacjach. Ciekawostka numer 5 – co wiemy o najstarszych specyfikacjach? Najstarsza specyfikacja Volkswagen 500.00 została opracowana przez VAG dla olejów wielosezonowych do silników benzynowych i wolnosących diesli, przebiegi między wymianami do 15 000 km, silniki produkowane do 2000 roku. Lepkość SAE 5W40, 10W40, 10W50, 20W40. Specyfikacja Volkswagena 501.01, 501.00 została opracowana przez VAG dla wielosezonowych olejów do silników benzynowych. Stosowana jest w starszych modelach jednostek napędowych wyprodukowanych przed 2000 rokiem. W tabeli podane są wartości porównywanych parametrów. Zakres wymaganych parametrów obejmuje wartość lepkości wysokotemperaturowej, popiół siarczanowy, fosfor, całkowita liczba zasadowa oraz klasy lepkości według SAE. I na końcu warto dodać, że specyfikacja 501.01 została zastąpiona przez specyfikację 502.00. Ciekawostka numer 6. Jakie są różnice między specyfikacją 501 a 502? Specyfikacja Volkswagena 502.00 została opracowana przez VAG dla wielosezonowych olejów do silników benzynowych mocno obciążonych. Zarówno oleje ze specyfikacjami 501, jak i 502 posiadają rekomendacje przebiegi między wymianami do 15 000 km. Przy 502.00 znajduje się rekomendacja pracujące w uciążliwych warunkach. Tutaj warto podkreślić, że różnice w zakresach w stosunku do norm 501 dotyczą popiołu siarczanowego, fosforu, całkowitej liczby zasadowej oraz klas lepkości.
Ciekawostka numer 7. Co wiemy o specyfikacji 505 oraz 505.01 w ujęciu łącznym oraz osobno? Jakie są między nimi różnice? Specyfikacja Volkswagena 505.00 łamane przez 505.01 została opracowana przez WAG dla najwyższej jakości wielosezonowych olejów do lekkich silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Oleje te można stosować zarówno w silnikach posiadających pompowtryskiwacze, jak i w tych, w których ich nie zastosowano. Specyfikacja ta jest wynikiem unifikacji norm dla olejów silnikowych Volkswagena i jest połączeniem specyfikacji Volkswagena 505.00 i Volkswagena 505.01. Wspomniane normy są nadal stosowane dla starszych formulacji olejów, które mogły mieć zastosowanie wyłącznie dla jednej z tych norm. 505.00 to specyfikacja opracowana dla starszych silników diesla typu TD i TDI z turbodoładowaniem i bez. Zalecana jest do większości silników bez pompowtryskiwaczy montowanych przed 2004 rokiem. Specyfikacja ta nie stawia na obniżenie popiołów, gdyż przewidywała jedynie zastosowanie w pojeździe układów katalizatorów, a nie systemów oczyszczania spalin np. typu DPF. W nowszych formulacjach olejów ma zastosowanie zunifikowana specyfikacja Volkswagena 505 łamane przez 505.01. Specyfikacja 505.01 została wprowadzona w 2000 roku i sformułowana dla silników wysokoprężnych Volkswagena, w których w układzie wtrysku paliwa zastosowano pompowtryskiwacze. Skład oleju zapewnia bezawaryjną pracę układu pompowtryskiwacza na styku z wałkiem rozrządu, co jest najbardziej newralgicznym elementem układu. Jeśli instrukcja obsługi wymaga oleju ze specyfikacją Volkswagena 505.01, nie należy stosować olejów ze specyfikacją 505.00. Oleje z normą 505.01 charakteryzują się wysoką odpornością na utratę lepkości w elementach narażonych na największe naciski. Podobnie jak w przypadku poprzedniej specyfikacji, w nowszych formulacjach olejów ma zastosowanie zunifikowana specyfikacja 505 łamane przez 505.01. Poza tym oleje opisane jedną i drugą specyfikacją formułowane są z olejów bazowych grupy 3 według API oraz najczęściej występują w dwóch klasach lepkościowych 5W30 oraz 5W40. Gdyby zagłębić się w szczegóły, to oczywiście różnic jest zdecydowanie więcej. Dotyczą one głównie wymagań w poszczególnych testach, m.in. czystość tłoków, pomiaru zużycia krzywki i popychacza. W przypadku zunifikowanej specyfikacji zakres wymaganych parametrów wygląda następująco. Warto podkreślić, że oleje takie spełniają wymagania dla specyfikacji ACAC3. Podsumowując, specyfikacja 505.01 została specjalnie stworzona pod pompowtryski, aby chronić krzywki przed zwiększonym naciskiem na pompkę. 505.01 idzie w kierunku obniżenia cynku, fosforu oraz TBN, spełniając wymagania ACAA3 łamane przez B4. Zunifikowana 505 łamane przez 505.01 spełnia wymagania C3. Jedną niespójność poddaję pod dyskusję w komentarzach. Specyfikacja 505 łamane przez 505.01 podlega pod normę C3, która ma chronić filtry DPF, natomiast w zaleceniach specyfikacji 505 łamane przez 505.01 znajdziemy informację, że specyfikacja ta przeznaczona jest głównie do starszych silników bez filtrów cząstek stałych. Ciekawostka numer 8. Co wiemy o specyfikacji 504 oraz 507 w ujęciu łącznym oraz osobno? Jakie są między nimi różnice? Specyfikacja 504 łamane przez 507 została opracowana przez WAG dla wielosezonowych olejów do wysokowydajnych silników benzynowych i lekkich wysokoprężnych z normalnym, czyli do 15 000 km i wydłużonym interwałem wymiany long life do 30 000 km. Specyfikacja 504 łamane przez 507 to połączenie dwóch specyfikacji, z których 504 to specyfikacja określająca wymagania dla olejów do silników benzynowych. Oleje te charakteryzują się obniżoną zawartością siarki i popiołów, dedykowane są dla normy spalin Euro 4. Specyfikacja 504 zastąpiła specyfikację 503 i 503.01 i może być stosowana w ich miejsce. Specyfikacja 507.00 precyzuje wymagania dla olejów do silników diesla. Ze względu na obniżoną wartość popiołów, dedykowana jest do jednostek napędowych z filtrami cząstek stałych DPF. Specyfikacja 507.00 może być stosowana w miejsce 505.00, 505.01 i 506.01 z wyłączeniem niektórych silników Touareg i Transporter, w których Volkswagen 506.01 nadal obowiązuje. Oleje z tą specyfikacją można stosować w silnikach z pompowtryskiwaczami.
Zakres wymaganych parametrów prezentuje się następująco. Zatem specyfikacja 504/507 jest dedykowana zarówno pod silniki benzynowe, jak i silniki diesla. Oprócz 0W30 i 5W30 specyfikacja ta dopuszcza jeszcze lepkość 0W40, ale olejów z tą normą i w tej lepkości jest bardzo mało. Podsumowując, specyfikacja 504 występuje w duecie z 507 i musi spełniać rygorystyczne normy emisji oraz zapewniać ochronę przed gromadzeniem się osadów i korozją. Ciekawostka numer 9, specyfikacja 508/509, czy jest kompatybilna z wcześniejszymi specyfikacjami. Specyfikacja 508/509 została opracowana przez koncern WAG dla olejów silnikowych tzw. Volkswagen Blue, wielosezonowych olejów klasy premium do silników z wydłużonym interwałem wymiany Long Life. Oleje te charakteryzują się niską lepkością i niską zawartością popiołów Low Saps. Specyfikacja 508/509 stanowi zespół dwóch specyfikacji, z których 508 odnosi się do olejów do silników benzynowych, a 509 do silników wysokoprężnych. Przy obu rodzajach paliwa norma ta jest dedykowana do silników, w których zastosowano zaawansowane systemy oczyszczania spalin, takie jak filtry cząstek stałych DPF i GPF. Oleje ze specyfikacją 508/509 nie są kompatybilne z olejami, które spełniają poprzednie normy olejowe Volkswagena, to znaczy, że oleje te nie są zamienne z innymi olejami koncernu WAG. Zastosowanie olejów z tą specyfikacją ma na celu osiągnięcie oszczędności paliwa do 4%. Ze względu na niską lepkość oleju 0W20 w silniku występują mniejsze tarcia i opory, co przekłada się na zmniejszone zużycie paliwa. Dzięki temu silniki, dla których dedykowana jest specyfikacja 508/509, spełniają normę emisji spalin Euro 6. Zakres wymaganych parametrów wygląda następująco. Do podkreślenia jest to, że są to oleje opracowane na bazie olejów bazowych grupy 4 według API, spełniają wymagania dla specyfikacji ACAC5 oraz występują w klasie lepkościowej według SAE 0W20. Czyli oleje w tej klasie przeznaczone są do dłuższych interwałów wymiany, podobnie jak 504/507, ale z naciskiem na maksymalną wydajność paliwową. Ciekawostka numer 10, specyfikacja 511.00. Specyfikacja ta została wprowadzona przez grupę Volkswagen w 2018 roku i dotyczy olejów silnikowych przeznaczonych głównie do nowoczesnych silników benzynowych, w tym wyposażonych w filtry cząstek stałych GPF. Najczęściej spotykane klasy lepkości to 0W40 oraz 5W40. Oleje te mają obniżoną zawartość popiołu siarczanowego, fosforu i siarki, co klasyfikuje je jako oleje typu mid-saps. Kilka przykładów dostępnych na rynku wyświetlam teraz na ekranie. Specyfikacja 511.00 nie jest tak popularna jak pozostałe, które wcześniej opisywałem. W wielu miejscach pojawiają się braki jej opisu i na próżno szukać szczegółów. Bazując na prezentowanej stronie, można pobawić się w małe porównanie i zastanowić się, czy specyfikacja 511 nie jest następcą specyfikacji 505.01, ponieważ każdy z zaprezentowanych parametrów ma równe lub wyższe wartości dla specyfikacji 511.00. Natomiast do podkreślenia jest fakt, że porównanie uwzględnia zunifikowaną wersję 505.00/505.01. Formuła oleju Volkswagen 511 optymalizuje efektywność paliwową przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganej wysokotemperaturowej lepkości HTHS 3,5 lub większej. Ponadto wymagania TBN dla specyfikacji oleju 511.00 wynoszą 8 lub więcej. Podsumowując dzisiejszy materiał, istnieje znacząca różnica w wymaganiach dotyczących zgodności między starszymi specyfikacjami, np. 502, a nowoczesnymi 504, 508, 511. Oleje muszą spełniać rygorystyczne normy emisji, szczególnie w kontekście ochrony filtrów DPF i efektywności paliwowej. Z punktu widzenia analizowanych specyfikacji trzeba podkreślić, że nie wszystkie oleje są zamienne. Oleje spełniające specyfikację 504/507 mogą nie być odpowiednie dla silników wymagających 508/509 ze względu na różne wymagania co do składu chemicznego i dodatków. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat specyfikacji Volkswagena, koniecznie zostaw komentarz poniżej. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!